Witam Państwa serdecznie na konferencji wydawnictwa górniczego poświęconej z jednej strony sytuacji w górnictwie węgla kamiennego, a w drugiej z ewentualnym skutkom, jakie może nieść obecny kryzys dla mieszkańców województwa śląskiego, a zwłaszcza części tej największej, czyli aglomeracji śląskiej. Serdecznie witam Pana Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługę. Pan Marszałek miał być w Krynicy, ale został z nami w Katowicach. Ważniejsze tematy. Witam wiceprezydenta Katowic, pana Mariusza Skibę. Pan prezydent ma sesję nadzwyczajną Rady Miasta, więc delegował pana wiceprezydenta. Witam panią Ewę Weber, sekretarz miasta Zabrze. Witam pana doktora Zygmunta Łukaszczyka, prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego. Witam pana Grzegorza Sikorskiego, dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy. I bardzo miło mi przywitać pana mecenasa Mariusza Orlińskiego, specjalistę od prawa podatkowego, od prawa górniczego i geologicznego. Drodzy Państwo, jeśli mogę pozwolić na chwilę wstępu, to znajdujemy się w największym, najładniejszym w Europie Środkowej Centrum Kongresowym. W tym miejscu 25 lat temu była jeszcze kampania Katowice, która federowała. Za tymi drzwiami odbywają się największe w Unii Europejskiej targi górnicze, ale 2 kilometry stąd są siedziby kompanii węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego, gdzie zarządy od kilku miesięcy szukają wyjścia z trudnej sytuacji ekonomicznej. 60 kilometrów stąd jest Jastrzębie, gdzie tamtejszy zarząd tymczasowy także szuka tego wyjścia. I panie marszałku, pytam pana jako gospodarza województwa. Przez te 26 lat górnictwo miało kilka kryzysów. Ten się wydaje być największy. Czy pan sobie wyobraża Śląsk bez górnictwa? Znaczy ja wyobraźnię mam dobrą i potrafiłbym sobie wyobrazić, tylko po co? Dzisiaj żadne długofalowe analizy nie wskazują na to, żeby górnictwo miało być w Polsce wyeliminowane, chyba że zdecydujemy się na import węgla. Jeżeli popatrzymy na to, na czym energetyka opiera produkcję prądu i jak planuje opierać produkcję energii w najbliższych latach, to zapotrzebowanie na węgiel w Polsce będzie. Ja rozumiem, że dzisiaj jest kryzys branży, jest to kryzys światowy. To nie jest polska specyfika, ponieważ wszystkie kopalnie węgla na świecie są w trudniejszej sytuacji z powodu spadku cen węgla, ale rozumiem, że jeżeli ci, co chodzili na Akademię Ekonomiczną, wiedzą, że są cykle koniunktury i dekoniunktury, prawdopodobnie jesteśmy w jakimś dołku dekoniunktury i to odbicie powinno nastąpić. I że ekonomiści i analitycy to przewidują, to widać po tym, ile inwestycji prowadzonych jest w węgiel także w Polsce. Bloki w Jaworznie, w Kozienicach, w Opolu, to nie są wymysły, tylko papierowe, ale fakty. Te bloki są budowane, do których trzeba będzie dostarczać węgiel. Także puentując, to nie jest koniec węgla, to jest kryzys branży górniczej i światowy. Kryzys, który musi skłonić decydentów, zarządców do tego, aby przeorganizować tak branżę, aby no to, co już nie wytrzymuje konkurencji, czyli drogie wydobywanie węgla niskiej jakości zostało wyeliminowane, czyli wydobywanie węgla potrzebnego w takiej ilości, na jakie jest zapotrzebowanie, trzymanie jakichś mocy produkcyjnych na to, że jak wzrasta to zapotrzebowanie, to żeby ten węgiel nie wjeżdżał wtedy za granicę, tylko żeby były moce do uruchomienia u nas w kraju. Jeżeli tak do tego podejdziemy i że 30 czy tam ileś milionów ton dla samej energetyki się buduje bloków, no jeżeli tak do tego podejdziemy, to ja tą przyszłość widzę, bym powiedział, w światłych kolorach. Chciałem zapytać panią Ewę Weber, jak sytuacja wygląda w Zabrzu? Zabrze miało kiedyś kilka kopalni, dzisiaj ma właściwie kopalnię Makroszowy i pół kopalni Ziltek, mam nadzieję, że nikt się nie obrazi. Ile przychodów z PIT-ów, z CIT-ów, z podatków od osób prawnych i osób fizycznych pochodzi z górnictwa i czy Zabrze może żyć na przykład bez górnictwa? Ja powiem tak, zgadzam się tutaj w 100% z tym, co powiedział pan marszałek. No, górnictwo po prostu musimy zawalczyć.
Nasze miasto już raz przeżyło sytuację taką, kiedy z 6 kopalń została nam 1 kopalnia. To był wówczas wskaźnik 25% bezrobocia. To nie tylko wynik ekonomiczny, to nie tylko wynik gospodarczy, to jest potężny wskaźnik społeczny. Poprowadzenie miasta, zabezpieczenie możliwości codziennego życia dla tylu rodzin to jest jedno z ważniejszych wyzwań. Czyli my tu mówimy tak naprawdę o dwóch aspektach. Mówimy o bardzo poważnym aspekcie gospodarczym, ekonomicznym, ale również całym socjalnym i społecznym. Dzisiaj miasto Zabrze wskaźnik bezrobocia utrzymuje na poziomie 10,7%. To były naprawdę lata pracy nad rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw. To były lata pracy nad tym, żeby te osoby otrzymały nowe miejsca pracy, przekwalifikowały się. Mnóstwo staży, mnóstwo różnego rodzaju przedsięwzięć realizowanych nie tylko przez miasto, ale Śląsk. Bo należy pamiętać, że likwidacja kopalni to nie jest tylko problem miasta, to jest problem tak naprawdę całego Śląska, ale również całej gospodarki Polski. Patrząc na takie właśnie dane, bardziej można powiedzieć tutaj już finansowe, o które pan redaktor pytał, to gdyby taka sytuacja nastąpiła, że zlikwidowano by kopalnie, to szacunki, które mamy tutaj przeprowadzone, około 2000 mieszkańców Zabrza utraciłoby bezpośrednie zatrudnienie. To dla nas będzie około 10 milionów złotych utraty miesięcznego dochodu z podatku PIT. To są olbrzymie pieniądze dla miasta. Kolejna rzecz, o której warto powiedzieć, to nie tylko utrata miejsc pracy samych pracowników kopalń. To jest cała branża okołogórnicza, która tak naprawdę jest bardzo potężna. I to jest branża i innowacyjna, i branża bardzo technologiczna, branża ciężka, ale również branża usługowa. Więc szacując tylko, gdybyśmy tutaj również te branże, gdyby utraciły możliwość zarobkowania, to jest kolejne 35 milionów, które moglibyśmy utracić na samym podatku od osób fizycznych. Oczywiście kolejny temat to są płatności podatku od nieruchomości, które tego typu zakłady pracy do miasta płacą. Sam podatek PIT dla miasta Zabrze wynosi 176 milionów złotych, więc byłoby to już bardzo duże uszczuplenie, gdyby na takim poziomie miasto utraciło swoje dochody. Więc jest to dla nas, tu się nie ma nad czym zastanawiać. Tu po prostu trzeba powalczyć o bardzo rozsądną restrukturyzację tej dziedziny. Panie Prezydencie, Katowice to kopalnia Murcki, Staszic i kopalnia Wujek. Nie ma już Kleofasa, nie ma Katowic. Jak to wygląda w Katowicach? No, wymienił pan te dwa zakłady, są jeszcze dwa inne, ale rzeczywiście można powiedzieć, że branża górnicza, gospodarka znalazła się na takim swoistym zakręcie, o którym wspominał pan marszałek. Wiadomo, są pewne cykle i pytanie, na ile poważny akurat będzie ten zakręt. Ja głęboko wierzę, jestem o tym praktycznie święcie przekonany, że nie spotka tutaj Katowic los miast na Dolnym Śląsku, gdzie całkowicie górnictwo zostało zlikwidowane. Myślę, że te zakłady będą funkcjonowały. Są ku temu oczywiste przesłanki, przede wszystkim to zasoby węgla, które cały czas w naszym mieście są i zgodnie z informacjami przekazywanymi przez spółkę węglową tych zasobów, te zasoby szacuje się na około 50-60 lat. Także wydaje mi się, że tutaj pod tym kątem patrząc to nie ma zagrożenia. Branża górnicza to szereg firm, które w naszym mieście funkcjonują. Jeżeli się popatrzy na ich pewne strategie, plany działania, to widzimy chociażby po tych targach, które się obecnie odbywają w Katowicach, że starają się pokazać jak najbardziej. Te targi to największa w historii liczba wystawców. Mamy w Katowicach przecież tak potężne podmioty jak Famur, jak Fasing, które doskonale sobie
radzą nie tylko na rynku krajowym, ale także i zagranicznym. W kwietniu, kiedy był Europejski Kongres Gospodarczy, który odbył się też w tym obiekcie, temat górnictwa był oczywiście jednym z głównych, który był wówczas poruszany i dało się usłyszeć takie głosy, które ze strony osób, które pracują w tej branży, dający pewien optymizm i nadzieję. Nie jest jakby też strategią rządu po tych wydarzeniach styczniowych, które doskonale pamiętamy, nie było to, żeby branżę górniczą całkowicie zwijać i głęboko wierzę, że te plany, które wówczas zostały zarysowane, będą realizowane, bo branża górnicza to dla Katowic może nie tak znaczne ogniwo jak kiedyś, bo jak się popatrzy, no Katowice są z miast wojewódzkich tym stosunkowo najmłodszym, bo to, jak wszyscy doskonale wiemy, to jest 150 lat. Ale jak się popatrzy, to praktycznie rozwój tego miasta był związany ewidentnie z tą branżą. Całego regionu, nie tylko miasta, przecież nie było Śląska, to mniej górnictwo, nie? To prawda, ale tutaj myślę, że Katowice to jest jako ta stolica regionu, to jest ten najbardziej taki jaskrawy przykład. Bez węgla nie widzę, ciężko mi sobie wyobrazić przyszłość tego regionu, przyszłość Katowic, w ogóle przyszłość naszego kraju. Trzeba na ten węgiel mocno postawić, tak jak też na tym Europejskim Kongresie Gospodarczym było mówione, to jest nasze dobro narodowe i trzeba to uwzględnić. Są pewne wizje realizowane zintegrowania naszej infrastruktury energetycznej z infrastrukturą innych państw. Mówi się o pewnych mikstach energetycznych, czyli wykorzystaniu też między innymi pewnego potencjału lokalnego, regionalnego i trzeba mieć to na uwadze. Są te inwestycje, o których wspominał pan marszałek, Opole, inwestycja za ponad 10 miliardów złotych, Kozienice, Jaworzno, to wydaje mi się musi mieć solidne podstawy i nie robi się tego bez kozery. Panie prezesie, chciałem zapytać pana prezesa Zygmunta Łukaszczyka, bo samorządowcy trójkę deklarują jakby pomoc górnictwu i nie widzą Śląska bez górnictwa, a pan prezes zarządza spółką węglową. Jak to wygląda, panie prezesie, od strony podatku? A może panie redaktorze, szanowni państwo, trochę dziegci do tego takiego miękkiego jednak, miękkich stwierdzeń, bo co rusz to nie ukrywam, że wyszedłem z polityki tej regionalnej, ale powiem taką rzecz. Co otworzymy gazetę, co włączymy telewizor, co ruszymy z radiem, to widzimy tylko deklaracje, a nie fakty. Dzisiaj przyszedł czas na fakty, a nie na deklaracje. Z całą sympatią do pana marszałka, do samorządowców, powiem tak, że przez ostatni okres czasu ja nie widziałem żadnego dokumentu regionalnego, wojewódzkiego, w którym by jasno były określone zadania albo cele, jakie chce się osiągnąć przez pryzmat taki, że idziemy ramię w ramię, tak, bo chcemy wesprzeć sektor w regionie. To jest po pierwsze. Po drugie, pan marszałek słusznie zauważył, i tu się zgadzam, że czas dekoniunktury trzeba przetrwać. To jest czas sinusoidalny. Tylko pytanie, czy górnictwo na Śląsku, bo mówię o śląskim górnictwie, nie roszczę pretensji, żeby rozmawiać na temat Bogdanki, rozmawiałem z prezesem Stopą chwilę temu, czy śląskie górnictwo to przetrwa? To jest pytanie. A jeżeli przetrwa, to na jakich zasadach i czy całe otoczenie górnicze, które skoncentrowane jest w głównej mierze na Śląsku, to wytrzyma? Bo proszę zwrócić uwagę, w jakim punkcie zwrotnym jesteśmy. Jesteśmy w punkcie takim, ja mówię teraz ogólnie, że cały sektor jest sektorem potężnie zadłużonym. Nie ma
oddechu finansowego, łata środki, żeby pokryć zobowiązania bieżące, w tym wypłaty. To są fakty, ale też z drugiej strony parę szczegółów, do których powinniśmy się odnieść regionalnie. Bo poza Bogdanką to całe górnictwo skoncentrowane jest tutaj. No może Brzeszcze, ale to jest na granicy. Proszę zwrócić uwagę, że w województwie śląskim mamy 4 miliony niecałe 600 tysięcy ludności, z czego mamy aktywnych zawodowo 1 800 000, tak? Ale gdyby przenieść to na twarde już dane, to w przemyśle i w przetwórstwie, w tym górnictwie, mamy zatrudnionych 520 tysięcy osób. I te 520 tysięcy osób w zasadzie ma dać przysłowiowy wikt i opierunek dla wszystkich, plus jeszcze pokryć zobowiązania w stosunku do gmin. A jak to teraz wygląda, jeżeli chodzi o ten wikt i opierunek dla wszystkich? W roku 2014, bo ten rok mamy zamknięty, górnictwo, i to są dane, które można zobaczyć z danych Ministerstwa Gospodarki, należne wpłaty do budżetu państwa, do budżetów gmin, czyli wszystkie daniny publiczno-prawne. Jest ich 32 w różnej formie. No, ja podsumuję to kwotą. To jest 6 miliardów 400 niecałe milionów złotych. Wpłaty należne i zrealizowane. 6 miliardów 400 tysięcy złotych. Gdyby to teraz przenieść na obciążenie do tony węgla, to w jednej tonie węgla to daje dokładnie 30% wszystkich obciążeń. Niespełna 1/3. Jak to wygląda kwotowo w stosunku do kosztów? To tak, górnictwo węgla brunatnego za dane pełne za 2013 rok to jest niecałe 16 zł danin wszystkich. Górnictwo węgla kamiennego 94 zł. Dokładnie to jest 30%. Tyle jest obciążeń. Takie są dane. W każdej tonie węgla. W każdej tonie węgla. Teraz jeszcze dwie dane bardzo istotne. Jak wygląda to w stosunku do... Bo pytanie było, co by było, gdyby? Hipotetycznie pytanie, hipotetyczna odpowiedź. Ja sobie tego nie wyobrażam. Mówiąc wprost. Dlatego, że bezpośrednio w sektorze, my mówimy nie tylko w kopalniach, ale w spółkach, które mają w swoich statutach, w PKD, górnictwo, czyli to są spółki nie tylko świadczące usługi na rzecz górnictwa, ale robiące roboty górnicze wprost, to jest 150 tysięcy osób tu na Śląsku z tych 520 tysięcy. Nie mówiąc o robotach usługowych, które nie ma w PKD, w statutach tych czy umowach spółek, szycia koszul, butów, łopat, lin, rur i tak dalej, to wszystko mamy tu i rozlokowane po części po Polsce. O tym w ogóle nie rozmawiamy, o tym, bo przelicznik, to są dane, wszyscy to doskonale wiedzą, to jest 1:4. Jedno miejsce pracy w górnictwie tworzy 4 w otoczeniu, tak na skróty mówiąc. To jest skala problemu, jaki może się wydarzyć. Dlatego ja mówię, ja sobie tego nie wyobrażam. Jaki byłby scenariusz, gdyby przykładowo nie dało rady już tego połatać, tak? No to funkcjonuje kodeks spółek handlowych, kodeks handlowy, tak? Który mówi o pewnych przesłankach i tutaj zarządy nie mają innego wyjścia, tylko zastosować przesłanki. Kto na tym straci? Całe otoczenie. Bo dalej węgiel będzie kopany, bo on jest potrzebny z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, z punktu widzenia zapewnienia węgla dla domostw i zapewnienia węgla dla energetyki przemysłowej. Ja wczoraj udowadniałem na dwóch slajdach bardzo istotnych, widzę część tutaj na sali, udowadniałem, że węgiel może być i jest tanim paliwem i daje miejsca pracy. To udowadniałem na dwóch slajdach, nie będę się powtarzał, ale chcę jeszcze powiedzieć o jednej liczbie. Jaka jest dynamika? Dynamika dzisiaj w stosunku do gmin
jeżeli chodzi o podatki i daniny, ona nie uległa zmianie. Nawet jest znacznie większa, jeżeli chodzi o wpływy z tytułu podatków od nieruchomości, podatków opłaty eksploatacyjnej, innych podatków z tytułu tytułów środowiskowych, z tytułu udziału we wpływach z podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych. I tutaj trzeba powiedzieć sobie tak, że poza tą kwotą blisko 400 milionów daniny bezpośredniej, jakim są podatki od nieruchomości, opłata eksploatacyjna, mamy do czynienia jeszcze z drugim dużym wpływem do budżetów gmin i budżetu samorządu województwa. To są udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych do budżetu państwa, to jest PIT i CIT. Proszę mnie poprawić, ale to z mojej wiedzy jeszcze wcześniejszej, to dzisiaj mamy tak. Gmina dostaje 39,34% wpływów z podatku PIT. Nie, 48, bo mała powiatu gminy, ale tak zawsze Katowice. Panie redaktorze, tak. Proszę precyzyjnie słuchać to, co mówię. Ja mówię o gminie 39 i do tego jeszcze powiat otrzymuje. Tak? Czyli podchodzimy w tym momencie pod blisko 50%. Czyli gmina i powiat, to należy rozróżnić, bo taką mamy strukturę administracyjną. To jest 50% niecałych podatków w PIT. Czyli to, co my wpłacamy do budżetu państwa, 50% wraca z powrotem do budżetów gmin. A oprócz tego dostaje województwo 1,6 chyba, tak panie marszałku? I 14,75, jeżeli chodzi o podatek od osób prawnych, czyli CIT. Takie są, takie, jeżeli to popatrzeć na to, to łącznie mamy w PIT-cie about 50% i w CIT-cie mamy gdzieś w granicach 23%. Tyle z powrotem z budżetu państwa, co my wkładamy, a jesteśmy do tego zobowiązani, bo nie płacąc daniny publicznej podatków, nie możemy sobie na to pozwolić, wraca do gmin. Czyli te 390 pod 400 milionów czystych podatków od nieruchomości, opłat i opłaty eksploatacyjne, trzeba dodać cały udział jeszcze w tychże podatkach. I to jest odpowiedź, jak wyglądałyby gminy, tak, górnicze, ja mówię o górniczych, zaczynając od Jastrzębia, gdzie znamy również sytuację, przez Żory i kończąc na Zabrzu, czy nawet na Jaworznie, tak, jak wyglądałyby te gminy bez tego wpływu do budżetu, do ich budżetów? Ja sobie tego nie wyobrażam. Czy byłyby budowane inwestycje? Nie. Z czego by trzeba było zrezygnować? Prawdopodobnie z inwestycji w gminach. Bo utrzymanie miasta to bieżące, komunalne i tak by musiało być i to funkcjonuje. Konkludując, szanowni państwo, to już nie czas deklaracji, tylko czas faktów i ten okres rzeczywistej dekoniunktury musimy przetrwać, ale żeby go przetrwać, to trzeba silnego wsparcia, również regionalnego, w tym całym procesie. I powiem tak, że dzisiaj ja odczuwam, to jest tak trochę przewrotnie, że taką dużą presję na tą całą sytuację, w sensie nawet pozytywnym, wywiera strona społeczna. Mówię to w sposób przewrotny, ale to są fakty. I nie należy się na to ani obrażać, tylko trzeba stwierdzić kiedyś to publicznie, w sposób uczciwy do obecnej sytuacji. Wiele osób mówi o tym, że gdyby nie związkowcy, to górnictwa by dzisiaj już nie było, panie prezesie. No górnictwo byłoby, panie redaktorze, górnictwo by było, tylko byłoby w zupełnie innych uwarunkowaniach. Inne by było to górnictwo, natomiast strona społeczna wyraźnie dała sygnał na przełomie roku, tak, i upomniała się, ja to wczoraj nazwałem na slajdzie, o godną i równoprawną pozycję węgla w stosunku do innych nośników energii w Polsce. Mieliśmy niespełna miesiąc temu, ja to nazywam blackoutem, tak, 20 stopień zasilania. Postawiliśmy na energetykę podobno odnawialną, tak, ja mówię to jako fizyk, na wiatr, słońce i wodę. A przepraszam, jeszcze na łupki kokosowe z Indonezji. No tak, to proszę zwrócić uwagę, aha, inaczej na ten, na jak się nazywa ten, nie trzcina, tylko, no zaraz mi się, wierzba, tak, ta energetyczna. Proszę państwa, ja uważam, że to jest kpina. Mamy zainwestowaną w moce wiatraki blisko 6000 MW
energii, tak? A w czasie blackoutu dały te wiatraki 200 MW. To brakuje 5000 MW. No i kto to ma uzupełnić? Mówię to teraz jako, znowu jako fizyk doświadczalny, że wprost najbezpieczniejszym paliwem w polskim bezpieczeństwie, w polskim sektorze energetycznym jest paliwo stałe. Bo je można zmagazynować, można przechować, a w czasie tego typu kryzysu umiejętnie wykorzystać. Mówię to przewrotnie, wiatr wieje albo nie wieje, słońce świeci zawsze, ale w sensie ogniw fotowoltaicznych i energetyki fotowoltaicznej nie daje tych mocy, a jeżeli chodzi o wiatr, wieje albo nie wieje. Stąd też, patrząc jako autochton, jako człowiek związany z tym regionem, ja nie upieram się, że górnictwo za wszelką siłę i na wszelką modłę, tylko racjonalnie zoptymalizowane górnictwo w układzie regionalnym jest na trwale wkomponowane przez następne jeszcze kilkanaście, a może i kilkadziesiąt lat. Dziękuję panie prezesie. Panie mecenasie, zwracam się do pana mecenasa Mariusza Rolińskiego. Pan prezes mówił o podatkach w górnictwie. Jest ich opłat, podatków jest około 30. VAT najwyższy w Europie. Pan zajmuje się tym na co dzień sprawami podatkowymi. Czy uważa pan, że te podatki rzeczywiście są za duże i czy są szanse, żeby w części ustawodawca obniżył te obciążenia? Panie rektorze, szanowni państwo, czy podatki mogą być niższe? Oczywiście odpowiedź zasadnicza jest taka, że zawsze mogą być niższe. Natomiast jakie stawki podatkowe obowiązują w stosunku do, w danym systemie, w stosunku do konkretnych przedsiębiorstw, jest to regulowane przede wszystkim polityką państwa, ale również, stety bądź niestety, od 2004 roku również jesteśmy w Unii Europejskiej i musimy się do pewnych reguł stosować i mam wrażenie, że te niektóre reguły troszkę nas blokują i miejscami wiążą ręce. Natomiast ja bym się chciał w nawiązaniu do wypowiedzi moich poprzednich panelistów w tym momencie cofnąć jakby krok do tyłu, ponieważ cały czas od wielu, wielu lat już trwa ta dyskusja na temat co z tym naszym górnictwem węglowym, jak należy funkcjonować, co należy robić. I słusznie tutaj pan prezes też zauważył, no cały czas też mówimy o deklaracjach, a nie ma konkretów. I to jest chyba takie najbardziej bolące, szczerze mówiąc, bo właścicielem górnictwa no, jest Skarb Państwa, tak? Czyli de facto jesteśmy my wszyscy. I tak troszkę jako obywatel naprawdę jest mi przykro, że to państwo nie interesuje się tym górnictwem w taki sposób, jaki powinno się interesować. Wiemy wszyscy doskonale, zresztą też było to wczoraj bardzo konkretnie rzeczowo omawiane, no ten węgiel nam jest po prostu potrzebny. Nie ma co wprowadzać iluzji, że inne źródła energii mogą dać Polsce energię, w szczególności elektryczną. Przeszło 80% naszej energii elektrycznej jest pozyskiwane z węgla i to się nie zmieni. No, choćbyśmy tutaj przywołali tabuny ekologów, to się nie zmieni. Taki mamy system i to musi trwać jeszcze przez wiele, wiele lat. Ten węgiel pewnie się gdzieś tam skończy za jakieś, nie wiem, 40-50 lat, trudno powiedzieć, ale jesteśmy w takich realiach, jakich jesteśmy. I teraz obowiązkiem, moim zdaniem, państwa jako właściciela jest tak dbać o ten swój przemysł, w tym przypadku górniczy, aby a. zapewnić sobie bezpieczeństwo energetyczne i b. zapewnić bezpieczne i stabilne miejsca pracy dla ludzi zajmujących się górnictwem. I teraz w jaki sposób można to robić? Oczywiście można tak w sposób, nie wiem, mniej lub bardziej bezpośredni, mówiąc brzydko, pompować pieniądze w to górnictwo. Ale to nie jest rozwiązanie oczywiście ani idealne, ani pożądane, ale przede wszystkim państwo powinno stworzyć taki klimat dla funkcjonowania spółek górniczych jako właściciel, aby te spółki mogły w sposób należyty i w miarę swobodny funkcjonować. I teraz przechodząc jakby do podatków, tak jakby bardziej już do konkretów, do liczb. Różne oczywiście dane funkcjonują, ale w ciągu ostatnich 10 czy 12 lat górnictwo wpłaciło do państwowej kasy w różnych tych opłatach
kwoty no, rzędu 100 miliardów złotych, tak? Bo jeżeli byśmy policzyli, na dzień dzisiejszy jest to troszkę tendencja spadająca, bo w zeszłym roku właśnie było niecałe 6,5 miliarda, w poprzednich latach było troszkę więcej, ale jeśli cofniemy się te kilka czy kilkanaście lat do tyłu, mamy około 100 miliardów złotych w różnych opłatach. To jest kolosalna suma, jaką generuje polskie górnictwo węglowe w szczególności. Pytanie teraz jest takie, czy rzeczywiście te kwoty powinny być aż tak duże, jeżeli porównamy je do innych gałęzi przemysłu, to mamy taką wewnętrzną konkurencję pomiędzy górnictwem węglowym a górnictwem węgla brunatnego, gdzie te no, obciążenia są nieporównywalne. Niższe, tak? Zdecydowanie tak. No, węgiel brunatny, jak przeliczymy to na tonę, jak tutaj też pan prezes słusznie zauważył, jest 4-5-krotnie mniej opodatkowane, jeśli policzymy wszystkie opłaty. Oczywiście to jest to takie proste porównanie, tam należałoby tam wiele czynników nanieść i posprawdzać, ale w każdym bądź razie wyraźnie widać, że to obciążenie podatkami, parapodatkami, opłatami i wszystkimi innymi należnościami budżetowymi czy okołobudżetowymi w przeliczeniu w szczególności na tonę węgla jest naprawdę bardzo duże. To aż trudno uwierzyć, że właściciel, jakim jest Skarb Państwa, sam swoją firmę, swoją spółkę obciąża tak daleko idącymi daninami, a jak popatrzymy, jaki klimat funkcjonuje wokoło, czyli jak zobaczymy, jak postrzegane jest polskie górnictwo węglowe, zwłaszcza w Warszawie czy na szczeblu centralnym, to dla mnie jest to pewnego rodzaju no, nieporozumienie. Z jednej strony widzimy na liczbach, jakie to są kwoty, jakie to są wpłaty, ile ludzi ma z tego utrzymanie, a z drugiej strony się tak słyszy głosy, że górnictwo jest niedobre, nieefektywne, wielokrotnie zadłużane, trujące i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że no, należy jakby wszystkie głosy, które tutaj się pojawiają i dzisiaj, i wczoraj, i w ogóle na wszystkich tych konferencjach zebrać, w szczególności po to, żeby uświadomić, w szczególności decydentom naprawdę na szczeblu krajowym, że utrzymanie tego górnictwa węglowego jest naprawdę w interesie państwa. Nie tylko w interesie tutaj naszej społeczności lokalnej, ale w interesie całego państwa. No, zakładając, żebyśmy mieli, nie wiem, energię pozyskiwaną w większości czy z ropy naftowej, czy z gazu i nagle no, mamy sytuację za granicą wschodnią, jaką mamy, ktoś nam ten przysłowiowy kurek zakręca, no i gdzie się wtedy znajdujemy? Także ta sytuacja, w jakiej się znalazło polskie górnictwo, naprawdę jest niedobra i przede wszystkim właściciel naprawdę powinien podjąć daleko, daleko idące kroki po to, żeby to górnictwo zrestrukturyzować, ale przede wszystkim, w mojej ocenie, przez pryzmat również odciążenia tego górnictwa, czy z kwestią VAT-u, czy kwestią akcyzy, czy innych opłat. No ten VAT jest taki najbardziej charakterystyczny, no 23%. Najwyższy w Europie. VAT dokładnie, wydaje mi się, tu można było spokojnie dyskutować na poziomie Komisji Europejskiej o obniżeniu tej stawki i z uwagi na sytuację, jaką mamy polityczną i węgiel, który gdzieś tam do nas przypływa, przyjeżdża z różnych granic i krańców świata. No nie jest chyba szczególną tajemnicą, że węgiel rosyjski, no, który przypływa czy przyjeżdża, no, te stawki, które są stosowane, to nie są chyba rynkowe. No. Kwestia transportu. No, jeżeli węgiel przywieziony z Katowic do Białegostoku umownie jest droższy niż przywieziony z Syberii do Polski, no to coś tu nie gra. Tak? I pytanie, czy rzeczywiście są to tylko koszty wydobycia, czy też koszty na przykład dotowanego transportu węgla rosyjskiego. Tych czynników naprawdę jest mnóstwo kształtujących cenę węgla, ale tak jak powiedziałem już kilkukrotnie, obowiązkiem właściciela w tej sytuacji naprawdę jest zadziałać. I to naprawdę nie chodzi o żywą dopłatę jak do gotówki do tego górnictwa, ale przede wszystkim odciążenie go, pozwolenie złapaniu mu jakiegoś oddechu. Gdybym jakiś wspólny mianownik tego, o czym mówimy, miał znaleźć, to bym powiedział o tym, że coraz mniej zależy od nas na Śląsku, a coraz więcej zależy od Warszawy. Mamy coraz mniej do powiedzenia, ale mamy przecież 56 posłów, 12 senatorów, dwóch czy trzech ministrów, akurat nie z branży górniczej. Jak to jest, że my sami się nie umiemy przebić, panie marszałku, z własnymi racjami i z własnymi ambicjami? To jest właśnie moim zdaniem problem,
który właśnie pan go wyraził, tak? Chcemy to załatwić, tak? To nie chodzi o to, żeby coś załatwić, uregulować, pozmieniać, żeby to się opłacało, tylko ideałem jest, żeby to było ekonomiczne i opłacalne samo z siebie. Zauważmy, że nie dyskutujemy o problemach innych branż, a nie dyskutujemy dlatego, że te branże nie są państwowe. Górnictwo jest państwowe i stąd rodzi się problem. A chcielibyśmy, wszyscy byśmy chcieli, żeby ono było nowoczesne, ekonomiczne, trwale rentowne, a jednocześnie jak przychodzi co do czego, przez to, że to jest państwowe, pokazuje, że jakby państwo nie jest do tego zbytnio zdolne. Chcielibyśmy, mamy marzenia, widzimy potrzebę. Jeżeli zestawimy to z inwestycjami w Chinach, w Indiach, tak, no to widać, że potrzeba jest, tak? Tylko no coś nie gra. Natomiast pojawiło się tu generalnie trochę demagogii, moim zdaniem, z tymi daninami. Oczywiście, no jak ktoś zatrudnia ludzi, płaci ZUS, płaci składki na PFRON, natomiast no, jak chociażby mówiąc o tym wpływie z podatku CIT, no jest minimalny, bo branża jest nierentowna, więc tego wpływu z podatku CIT nie ma, bo on jest marginalny. W większości krajów górnictwa nie ma. Jakoś, bo też sobie próbujemy wyobrazić, co by było, gdyby go nie było. No, na Mazowszu nie ma, w Gdańsku nie ma. Nie ma, no, jakby to funkcjonuje. Oczywiście mamy dwa skarby narodowe. Ja to tak oceniam. Węgiel i lasy. I tu powinna być aktywna polityka państwa w tym zakresie. Akurat górnictwo skupione jest w naszym regionie i jest to bogactwo, od którego zależy nasz kraj. I teraz padły tu zarzuty ze strony pana prezesa, pan też pyta o nasze przebicie, o nasze zaangażowanie. No, my wszyscy o tym mówimy. Zwróćmy uwagę, że jak pojedziemy do Warszawy, to wcale ten świat z Warszawy już tak nie wygląda, ponieważ traktujemy to jako, żeby coś załatwić. A ja bym chciał, żebyśmy rozmawiali, jakie mechanizmy należy zbudować, żeby to górnictwo było trwale rentowne, nowoczesne i perspektywiczne. Bo jakby wszystkie wskaźniki na świecie pokazują, że tak może być, a u nas tak nie ma. I nie wiem, czy to jest pytanie do samorządowców, bo moim zdaniem nie, bo to naprawdę jako samorządowcy mamy stosunkowo małe kompetencje. My się oczywiście cieszymy, jeżeli są daniny, bo za to możemy coś budować. Kopalnie to też, umówmy się, są kłopoty. Kłopoty ze szkodami górniczymi, to gminy górnicze kosztuje. Stąd też specjalne daniny dla gmin górniczych, żeby temu przeciwdziałać. To też, z czym boryka się Kraków, u nas też coraz częściej o tym, to jest emisja w powietrze spalanego węgla. To nam wszystkim ludziom szkodzi. Także to nie tylko jakby miód, to też trochę kłopotu. Oczywiście województwo na węglu stoi i wszyscy mamy życzenie, żeby stało. Jest kłopot z takim zdefiniowaniem, jak zarządzać tym górnictwem i własnościowo, i menadżersko, tak? Mamy silne związki zawodowe, wyjątkowo duże uzwiązkowienie w tym górnictwie, więc tutaj też napotykamy na pewne kłopoty, ale no, więc my jako władze samorządowe chętnie widzimy to górnictwo, tylko no, takie górnictwo, do którego nie trzeba oczywiście dopłacać, które się samo z siebie broni, no i które nie jest dla nas szkodliwe i pod powierzchnią, i w powierzchni. Ale generalnie też chodzi mi o to, że no nie ukrywajmy, panie prezesie, drodzy państwo, że teraz większość rzeczy się dzieje w Warszawie, całkiem poza nami. To górnictwo nie upadło w ciągu 3 miesięcy. Ten proces trwał wiele, wiele lat. Ja pamiętam rok 2012, byłem na forum w Krynicy, kompania węglowa, firma roku, fanfary, wielkie przyjęcia. To było ledwie przed 3 laty. To każdy, kto ma trochę pojęcia ekonomii, już wiedział, że to ginie. Dlaczego my sami tego nie umiemy naprawić i sami nie reagowaliśmy we właściwym czasie? Ja wtedy byłem czynnym politykiem warszawskim w tym czasie i też obserwowałem rok 2008, 2009, 2010, to pan redaktor był 2012, fanfary, wszystko było dobrze, tak? Tylko to była ta górka tej koniunktury i pojawiający się, no już zjazd tej górki, tak? No i dlaczego tak się stało? To ja myślę, wszyscy, którzy w branży działają, nie wiedzą dlaczego, tylko jakby za bardzo nikt tego głośno
powiedzieć. Ale my tu mieszkamy. A czemu się to dzieje w Warszawie? Tam są kompetencje, tak? Minister gospodarki, minister skarbu ma kompetencje do tego własnościowe, żeby mianować rady nadzorcze, które wybierają prezesów, którzy powinni jakby próbować działać rynkowo. Natomiast być może to jest cała kula u nogi, że tej polityki jest za dużo w tym, za dużo tego załatwiania, za dużo tego lobbingu i postawa taka, że górnictwo musi być, tak? Co by nie było, górnictwo musi być i na pewno nikt górnictwa dzisiaj nie zrujnuje, no bo też górnicy wiedzą i wszyscy to wiemy, no, że do tej elektrowni ten węgiel trzeba dostarczyć. Więc nie wiem, czy to jest dobra teza, tak, że my się nie upominamy o górnictwo. My się chyba być może aż za bardzo upominamy albo za bardzo wtrącamy w to górnictwo, bo inne branże jakoś sobie radzą, a ta branża przez to, że jest państwowa i polityczna, być może to jest jakby początek kłopotów. Panie prezesie, ma pan takie wrażenie, że się za dużo upominamy i wtrącamy w to górnictwo? Ja tutaj kolokwialnie chcę powiedzieć panu marszałkowi, znamy się od tylu lat, w związku z tym tu nie chodzi o wytykanie sobie wzajemnych uprzejmości czy też problemów, tylko powiem taką rzecz. Przeżyłem okres i roku 2000, reformy rządu pana premiera Buzka, ale również i przeżyłem ten okres regionalny, kiedy była ta koniunktura, tylko jest jedna rzecz. Mianowicie w górnictwie zapomniano, że proces restrukturyzacji, jakby go nie nazywać, niedobre słowo, bo się wszystkim kojarzy tylko ze zwolnieniami z pracy, ale jest to stały proces, non-stop, permanentny, dynamiczny, dostosowania do warunków zmiennego otoczenia gospodarczego. I tego nie zrobiono. Wiesz, najbardziej się restrukturyzuje w sytuacji wtedy, kiedy są na to pieniądze. Restrukturyzuje się technicznie, kadrowo, zatrudnieniowo, wydobywczo, wydajnościowo i tak dalej. Czy nie będę to państwu mówił, bo siedzą mądrzejsi ode mnie. Ale pytanie jest podstawowe, które zadałeś, Wojtek. Przepraszam, kolokwialnie. Dlaczego tego nie zrobiono w tym czasie? Gdzie była ręka właściciela? Przecież to właściciel stymuluje. Wyobrażacie sobie państwo, że jest prywatna firma i nie reaguje? Kiedyś zapytałem, no to nie jest zdradzenie naszej rozmowy, świętej pamięci Jana Kulczyka, kiedy był problem w kompanii węglowej, parę lat temu. Firma największa, tak, dumna, nagrody, laury, wszystko i tak dalej, a przez 8 miesięcy nie było zarządu w takiej firmie. Czyja to jest wina? No czyja to jest wina? Właściciela. To jest wina właściciela, nieudolności właściciela, kiedy nie potrafi przez 8 miesięcy dokonać właściwego wyboru zarządu, kiedy nie ma zarządu. Firmy największej, 50 tysięcy ludzi, 40 milionów ton wydobycia, to jest, proszę państwa, to jest sabotaż, w cudzysłowie. No tak nie może być. I zadałem to pytanie świętej pamięci Janowi, wtedy mówi: mówię, powiedz mi taką rzecz, jeżeli chcesz zmienić zarząd w firmie, tak, bo jest nieudolny, niedobry, źle robi, nie realizuje polityki i tak dalej, jak długo czekasz, żebyś miał ten nowy zarząd? I on mi odpowiedział tak, cytuję, to ja go mam od wczoraj, gotowy. Albo jest właściciel i wybiera zarząd, który reaguje, tak, i twardo reaguje na wszelkie zmienności rynku, tak? Natomiast my stosujemy, i tutaj się zgadzam, narzędzie polityczne w postaci pewnej przykrywki, ja to nazywam, że, przepraszam, będę niepopularny. Konkurs jest społecznym usprawiedliwieniem wcześniej podjętej decyzji. Taką definicję sobie wcześniej uzurpowałem, taką stworzyłem i takiej się trzymam. I to pasuje idealnie w to, co pan marszałek powiedział, że jest za bardzo branżą polityczną. I jak to zmienić? Jest uzwiązkowioną, polityczną, wpływową na zmiany polityczne i tak dalej. Każdy zadał mi jeden z dziennikarzy pytanie. Panie prezesie, co będzie po 25? Bo wszyscy żyją 25 października dzisiaj. Ja powiedziałem, nic nie będzie.
Jak to, panie, będą wybory, może się to pozmienia i tak dalej. Mówię, co się zmieni? Ktoś przyjdzie i łopatą do górnictwa dosypie pieniędzy? No nie dosypie. W związku z tym, nie chcąc jakby kontynuować tego wątku takiego trochę emocjonalnego, ale wczoraj to pokazałem jedną rzecz. No, siłą rzeczy musimy wewnętrznie się zrestrukturyzować. Będzie to bolało, bo już boli, ale po części. Natomiast z drugiej strony jest narzędziem politycznym, znowu, bo co będzie za półtora miesiąca wybory? I czy to nie jest przeciskanie problemu kolanem po 25? Ja mówię, żebyśmy w ogóle wytrwali do 25. Z punktu widzenia. To są ważne rzeczy. To jest sedno sprawy, o którym mówiłeś, że jest czas dekoniunktury, ale ten czas dekoniunktury trzeba przetrwać, a żeby go przetrwać, trzeba mieć środki na restrukturyzację i środki na przetrwanie. Stąd też powinniśmy wykonać pewną ucieczkę do przodu, już nie deptać w tym zamkniętym brazylijskim kręgu, że sobie jakoś sami poradzimy, sami się zrobimy. No nie, nie da się. Narzędziem dzisiaj jest ustawa o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Narzędziem jest pomoc publiczna, tak? I według dyrektywy unijnej z 2010 roku. I pytanie trzeba, na które sobie odpowiedzieć, czy to narzędzie jest wystarczające? I dwa, czy jest wystarczający optymalny termin do 31 grudnia 2015 roku, bo tylko te kopalnie, które będą w spółce restrukturyzacji kopalń przed 1 stycznia 2016, mają szansę na pomoc publiczną do federowania do 2018 roku, a zlikwidowane mają być do roku 2027. Tak mówi dyrektywa unijna. Tylko jest pytanie innego rodzaju. Czy to, co się dzieje dzisiaj w spółce restrukturyzacyjnej, jest najszczęśliwszym jakby rozwiązaniem z punktu widzenia bardzo prostego. Wiesz, dzisiaj spółka restrukturyzacji, też to trzeba sobie powiedzieć, spółka restrukturyzacji kopalń, przejmując kopalnie do 2018 roku, tak, mogą federować z pomocy, z różnicą pomocy publicznej, no ale ten węgiel dotowany trafi na polski rynek. I teraz jak ma spółka, która ma ścisnąć się z kosztami, tak, konkurować nawet z tą małą ilością węgla, ale dotowanego? I jedna i druga spółka ma podstawę właściciela. Ja dzisiaj na to nie znajduję odpowiedzi. No bo tego na zasadach autentycznej konkurencji gospodarczej nikt nie potrafi zrozumieć. Tak, a jest jeszcze w tym wszystkim energetyka. Od 2011 roku ceny węgla spadły o połowę, a ceny energii wręcz wzrosły. Panie marszałku, czy uważa pan, że zachowanie energetyki to jest jedyny sposób na uratowanie polskiego górnictwa? Pewnie nie jedyny, ale przećwiczony przynajmniej, bo w grupie Tauron dwie kopalnie, Zakład Górniczy Sobieski i Libiąż, przeszły tą ścieżkę już w latach 90. Kopalnia Jaworzna była przeznaczona do likwidacji przez reformę Jerzego Buzka i z przeznaczeniem do likwidacji kopalni zrobiono początkiem lat wieku XXI jedną z wzorcowych kopalni w regionie. Na pewno to jest bardzo dobry kierunek. Trwają kolejne rozmowy, przynajmniej w przypadku Brzeż, ale też wiem, że inne grupy energetyczne są zainteresowane wejściem w górnictwo, aczkolwiek wydaje mi się, i to jest coś, co obserwuję w ostatnich latach, że ci analitycy ekonomiczni, ci analitycy bankowi patrzą tylko tu i teraz, tak? I nagle się węgiel nie opłaca, to jest zakaz finansowania przez banki wejścia w tę branżę. Jakby nie potrafią przewidzieć albo nie potrafią wyjść poza Europę, bo to jest to, co pan prezes wczoraj powiedział, jakaś histeria antywęglowa i to jest jeszcze tło tego, co się dzieje w Polsce, bo to jest coś, co się dzieje w Europie, ale jeżeli świat wydobywa, inwestuje w węgiel, to czemu analitycy nasi bankowi tego nie widzą? Bo gdyby to widzieli, że w Indiach buduje się tej mocy 8, a zapomniałem teraz nas, ale wielokrotnie więcej niż jest w Polsce, jeżeli w Chinach podobnie, tak? Jeżeli Australia zwiększa wydobycie, to dlaczego dzisiaj inwestycje w górnictwo są po prostu passe i nieopłacalne ekonomicznie? Widzę to też w przypadku, gdy energetyka próbowała stawiać bloki węglowe,
potrzeba było dużo tej politycznej woli wcześniej premiera Tuska, żeby się to zaczęło chcieć spinać, tak? No bo najprościej nie inwestować, mieć problem z głowy, nagle gaz się opłacał, bo jakieś były tańsze w danej chwili ceny gazu, wiatr się przez chwilę opłacał, bo też się wydawało, że taki będzie trend. Także myślę, że tutaj brakuje tej dalekowzroczności, że to na lata te inwestycje są, a nie tu i teraz, i coś, co się dzisiaj nie spina, to nie znaczy, jak się popatrzy, jak się kształtowały ceny węgla w przeszłości i jak inwestuje świat, że to ma być nieopłacalne ekonomicznie. Też kiedyś, pamiętam, ropa już, przez lata 70. kryzys naftowy, paliwowy, wydawało się, że to koniec ropy, co dzisiaj mamy. No patrzmy, jak się te kraje arabskie rozwijają. Tam nikt się nie pyta, co będzie, gdy nie będzie ropy, tak? Kiedyś tej ropy nie będzie, ale jakby dzisiaj o tym nie myślą, tylko po prostu budują na potęgę i wyrastają naprawdę na kraje mocne gospodarcze. Szanowni Państwo, jak powiedział Pan Prezes Łukaszczyk, jedno miejsce pracy w górnictwie generuje 4 miejsca pracy wokół górnictwa, a te spółki okołogórnicze zaczynają być w coraz gorszej kondycji finansowej. Na chwilę to samorządy odczują. Chciałem zapytać Pana Dyrektora Grzegorza Sikorskiego z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Czy ma Pan już zgłoszenia o zwolnieniach grupowych z tych spółek okołogórniczych? Czy są tego typu sygnały, Panie Dyrektorze? I jaki jest pomysł na pomoc dla tych osób, które mogą utracić pracę? Na szczęście jeszcze takich zgłoszeń nie było. W pierwszej połowie roku mieliśmy jedno zgłoszenie na kilkadziesiąt osób z firmy, która zajmowała się obsługą łaźni w jednej z kopalń, więc to było takie symboliczne zgłoszenie. Potem nie odnotowaliśmy takich informacji. Być może jest to spowodowane tym, że jeszcze nie ruszyły zmiany w zatrudnieniu w samych spółkach. I obsługa kopalń nadal, znaczy obsługa te firmy, które świadczą usługi okołogórnicze czy niebezpośrednio związane z wydobyciem, jednak no, mają jeszcze kontrakty, mają pracę do wykonania, więc na razie nie mamy takich informacji. Czy jesteśmy przygotowani? No właśnie. Jesteśmy przygotowani, akurat jesteśmy w okresie planowania, czy właściwie już wdrażania tej części regionalnego programu operacyjnego, który właśnie ma zadanie przede wszystkim wesprzeć przedsiębiorstwa, które znajdują się w trudnościach związanych z restrukturyzacją. A to my zatem w planie dochodzi o górnictwo, czy niekoniecznie? Znaczy, my tak wymodelowaliśmy warunki konkursu przy przyznawaniu środków na projekty tak zwane outplacementowe, żeby promować te projekty, które mają na celu wsparcie osób właśnie zagrożonych jeszcze utratą pracy w branży górniczej lub okołogórniczej. To można już właściwie robić, dlatego że te konkursy już się rozpoczęły i jeżeli firmy będą widzieć problemy wewnątrz, czy będą dostrzegać konieczność już zmian, to już mogą otrzymać dofinansowanie i to w 100% bez wkładu własnego, czyli te mechanizmy są przygotowane. Jak powiedziałem wcześniej, nie mamy informacji oficjalnych, w ogóle na rynku pracy nie ma ruchu w tym zakresie, to znaczy stopa bezrobocia dynamicznie spada i to bardzo dynamicznie. W ubiegłym roku mieliśmy w tym okresie właśnie letnim, wakacyjnym około ponad 10% stopy bezrobocia, w tej chwili mamy 9,6%, jest to duży spadek jak na tą liczbę osób i bezrobotnych, i aktywnych zawodowo, i w ogóle mieszkańców województwa. Bezrobotnych w województwie śląskim zarejestrowanych w urzędach pracy to jest 155 tysięcy osób, z czego połowa w ogóle nie musiałaby być tam zarejestrowana, ponieważ nie są to osoby, które są aktywne. Więc sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra. Nie nastąpiły żadne ruchy kadrowe jeszcze w spółkach. Pierwsze informacje mieliśmy dopiero teraz na początku miesiąca od pana prezesa z holdingu. To zaledwie 690, zaledwie no, w skali zatrudnienia w całej branży, to nie jest duża. Co to za osoby, panie dyrektorze? To są osoby z tej informacji od pana prezesa, którą ja czytałem. To są osoby z obsługi z powierzchni, zatrudnionych na powierzchni kopalni. Pożegnanie. Tak, to są. Nie mam wskazanych akurat konkretnych kopalń, tylko liczbę w ogóle osób z całego kontynentu. Ale chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę, bo my właściwie jako służby zatrudnienia będziemy dopiero na końcu tego procesu, tak? My możemy pracować z ludźmi, którzy już zostali
zwolnieni lub w bardzo drobnym stopniu wspierać przedsiębiorstwa w zakresie zmiany wewnątrz, tak żeby nie musieć zwalniać. Problem moim zdaniem będzie duży, jeżeli będziemy zbyt dynamicznie wypuszczać te osoby na rynek pracy zewnętrzny, ponieważ my możemy napełnić każdą butelkę każdą ilością wody, ale musimy to robić przez lejek, a nie wiadrem. Ponieważ jeżeli naraz uruchomimy zwolnienia zarówno ze spółek bezpośrednio spółek górniczych, jak i z firm kooperujących. A to się niestety samo wiąże. Możemy, tak, i teraz nie wiem, czy ta cisza na rynku pracy to jest efekt sprawnej restrukturyzacji i sprawnej jakby wewnętrznej realokacji tych pracowników, że oni nie muszą być jednak zwolnieni, czy jest tylko efektem przesunięcia w czasie pewnych decyzji. To przesunięcie w czasie decyzji może skutkować tym, że służby, które są odpowiedzialne za pomoc w zatrudnieniu na innym miejscu pracy, mogą tego po prostu, jak to się mówi kolokwialnie, nie przerobić, chociaż środki na to finansowe mamy, ponieważ Fundusz Pracy jest w tym roku bardzo hojny pod tym względem, ponieważ mamy środki zarówno w Powiatowych Urzędach Pracy, jak i w Wojewódzkim Urzędzie Pracy dość duże i właściwie zarezerwowaliśmy je na tego typu sytuacje. Od lutego jesteśmy przygotowani do zmian na rynku pracy i wszystkie urzędy pracy są jakby w tak zwanych dołkach startowych i czekają na uruchomienie z programów specjalnych, ale musimy mieć informacje, kto, gdzie, kiedy. Tak? Tej informacji nie mamy, więc to, jeżeli będzie oddalone w czasie, to i skumulowane w jednym momencie może nam sprawić... Oby tak nie stało. Ostatnią jeszcze uwagę. Duży problem też będzie, jeżeli chodzi o samą motywację osób, które ewentualnie będą musiały z branży odejść. Motywację pod kątem nowych warunków pracy. Otóż na zewnątrz, poza sektorem górniczym, wysokość wynagrodzeń i warunki pracy są o wiele, wiele gorsze niż wewnątrz branży. I to może spowodować to, że osoby, które będą musiały odejść z górnictwa, nie będą miały motywacji, chęci i będą różnie... Te zarobki są często omite, panie dyrektorze. To jest bardzo duży problem, dlatego że ja pamiętam z restrukturyzacji zatrudnienia na PKP, to był rok 99-2003, kiedy różnice w zarobkach nie były takie duże pomiędzy samą branżą kolejową a firmami zewnętrznymi, a niekiedy nawet wyższe. I ta restrukturyzacja, mimo tego, że odeszło 40 tysięcy ludzi w skali oczywiście kraju, nie województwa, to ta restrukturyzacja przebiegła dość płynnie i dużo protestów społecznych nie było. Także to jednak ma wpływ na to, jakie jest zewnętrzne warunki zatrudnienia, a jakie mamy wewnętrzne. Jasne. Panie sekretarz, czy w Zabrzu miejscowy PUP ma złożenie jakieś o zwolnieniach w firmach górniczych? Panie prezydencie, czy w Katowicach taka sytuacja ma miejsce? Jeżeli chodzi o Zabrze, to z informacji, jakie posiadamy z Powiatowego Urzędu Pracy, na dzień dzisiejszy 37 osób utraciło pracę, można powiedzieć, w tej branży, tak? Tu oczywiście Powiatowy Urząd Pracy też jest przygotowany na wszelkiego rodzaju działania, ale podobnie jak powiedział mój przedmówca, na działania takie, które będą dotyczyły w najgorszym wypadku małych grup ludzi, nie zwolnienia osób z całego zakładu pracy. Więc oczywiście tutaj też miasto podejmuje różne działania wspierające możliwości już dzisiaj szukania jakiejś możliwości rozwoju czy możliwości podjęcia pracy. 3 lata temu pani prezydent powołała do funkcjonowania Zabrzeńskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorstw. Tutaj to centrum w tej chwili organizuje bardzo wiele bezpłatnych szkoleń, bardzo wiele przedsięwzięć jest realizowanych też właśnie w kierunku między innymi wyprowadzania na rynek pracy, ale też otwierania małych i średnich firm. Prowadzone są konkursy, to jest konkurs zabrzeński biznesplan dla w zasadzie każdej osoby, która biznes chce otworzyć albo już dzisiaj na tym rynku w zakresie właśnie małych czy średnich przedsiębiorstw funkcjonuje, więc oczywiście miasto cały czas tutaj szuka różnych rozwiązań. Ale ja jednak chciałabym jeszcze wrócić i zwrócić uwagę na ten potężny aspekt społeczny, bo przedmówcy moi tutaj bardzo, bardzo precyzyjnie pokazali cały problem i gospodarczy, i ekonomiczny i ten ciężar,
jaki spoczywa w tej chwili na górnictwie. Mówimy tutaj o tym, że żeby górnictwo mogło na dzisiaj zafunkcjonować, żeby ta restrukturyzacja przebiegła prawidłowo, to jest oczywiście rząd i tu nie ma, że tak powiem, wątpliwości. Natomiast gdyby się nie udało, to proszę pamiętać o jednym. Problemem zostanie tak naprawdę samorząd. Z tego względu, że patrząc dzisiaj na to, jak wyglądają statystyki w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, to takich osób, które miasto na dzisiaj musi wspierać, to jest ponad 5 tysięcy świadczeniobiorców. Jak powiedziałam wcześniej, mamy zidentyfikowane, że około 2 tysiące osób jest mieszkańcami Zabrza i to są osoby zatrudnione na kopalniach, bądź właśnie jeszcze więcej osób, to jest branża okołogórnicza. Jeżeli część z tych osób nawet uda się trafić na rynek pracy, to zawsze zostanie grupa osób, które trzeba będzie objąć pomocą społeczną. A zapewne, jak się Państwo doskonale orientujecie, w większości miast wydatki budżetów na pomoc społeczną stanowią w wydatkach bieżących zazwyczaj drugą, trzecią pozycję budżetu miasta. To są potężne środki finansowe, o których się tak naprawdę dzisiaj nie mówi, nie kalkuluje się w tej chwili tych środków. Mówi się raczej w tym kierunku o tym, jak wyprowadzić górnictwo, ale trzeba mówić równocześnie o tym, jak i mówimy o podatkach, tak? Czyli mówimy, co utracimy patrząc na podatki, ale nie mówimy o tej drugiej stronie. Nie dość, że utracimy tyle na wszelkich podatkach, to jak dużo będziemy musieli dołożyć z budżetu, który i tak będzie ograniczony finansowo, na wsparcie życia rodzin, na zabezpieczenie egzystencji, na zabezpieczenie tak naprawdę możliwości funkcjonowania i bytu rodzin. Panie Prezydencie, jak to wygląda w Katowicach? Tutaj ten przypadek został wskazany już, jeżeli chodzi o Boże Dary. Pytanie, na ile, że tak powiem, to dotyczy mieszkańców Katowic, tak? Bo wiadomo, że my... Nasze szacunki mówią gdzieś, że 40% osób pracujących to są mieszkańcy Katowic. Jakby kwestia wcześniejszych gdzieś tam ruchów, tych wcześniejszych restrukturyzacji spowodowała to, że tam dosyć dużo osób pracujących to są osoby z Tychów, z Mysłowic. To są jeszcze dwa takie miasta, których mieszkańcy tutaj w tym zakładzie pracowali. Jeżeli chodzi o jakieś działania zapobiegawcze, to tutaj te instrumenty, o których wspomniał pan dyrektor Sikorski z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, czyli środki, które są przekazywane Powiatowym Urzędem Pracy na aktywizację zawodową tych osób. Jeżeli chodzi o sytuację na rynku pracy, to jeszcze trzeba wskazać, że Katowice są w całkiem dosyć dobrej sytuacji. Ostatnie dane mówią o niespełna 5%. Jeżeli chodzi o poziom bezrobocia. Gdyby się podzieliły Katowice urzędami centralnymi z innymi miastami, to sytuacja byłaby gorsza. Macie Państwo dużą przewagę z powodu Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiego Centralnego. To z jednej strony tak, ale z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę, że też miasto pełni taką, można powiedzieć, przewodnią rolę tutaj w regionie, tak, i gdzieś Urząd Marszałkowski zrobił takie badanie, z którego wyszło, że prawie 100 tysięcy ludzi do Katowic do pracy dojeżdża, to wiadomo, tam jest pewnymi błędami obarczone, ale to pokazuje jakby chłonność tego lokalnego rynku pracy. Też w ostatnim czasie, realizując swój program wyborczy, pan prezydent Marcin Krupa zdecydował, że o pewnej rekonstrukcji jednego z wydziałów, który zajmuje się, do tej pory zajmował się tylko obsługą inwestorów strategicznych. W ostatnim czasie została wprowadzona pewna zmiana. Jest tam referat, który zajmuje się też obsługą małych i średnich przedsiębiorstw. To jakby w kontekście poprowadzenia tych osób, które wchodzą na rynek pracy, którzy sami tworzą miejsca pracy, też żeby tutaj na początku nie czuli się zagubieni, żeby im w tym pierwszym okresie pomóc. Też jakby odwołując się i nawiązując do tego wątku, który pani sekretarz tutaj wspomniała, no trzeba zdać sobie sprawę, że te podatki no są może wiadomo pewnym obciążeniem, ale to nie, podatki nie pojawiły się
od wczoraj, one są od zawsze i praktycznie dotyczą wszystkich. I tutaj rzeczywiście trzeba sobie zdać sprawę, że ta działalność tych zakładów górniczych wiąże się z pewnymi, z pewną szkodliwą działalnością dla samorządu, ale jeżeli chodzi o Katowice, to muszę tutaj Katowicki Holding Węglowy pochwalić, bo ta współpraca przebiega bardzo dobrze. Nawet w ostatnim okresie czasu, kiedy podmiot ten ma pewnego rodzaju problemy, to udaje się znaleźć wspólne porozumienie. To jest jakby... Czyli samorząd idzie na rękę zarządowi, tak? Oczywiście. Oczywiście no, tutaj mamy ograniczone kompetencje, ale kwestia chociażby opiniowania tych dodatków do planu ruchu, pewne zmiany, jeżeli chodzi o powierzchnię, na której, o teren, na którym się eksploatuje, to tutaj myślę, biorąc pod uwagę pewne uwarunkowania terminowe związane z tą ustawą restrukturyzacji górnictwa, to jest bardzo, bardzo istotne. Panie prezesie, bardzo proszę, pan prezes Łukaszczyk. Ja chciałem, proszę państwa, uzupełnić pewne ważne dane, bo by tak wyglądało na to, że byłaby to niesprawiedliwa moja wypowiedź, z tego względu, że przyjęta nowelizacja ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego zakłada zaangażowanie budżetu państwa w proces restrukturyzacji i pomocy publicznej, ale poprzez spółkę restrukturyzacji kopalń, to mówię wyraźnie, dla wszystkich tych osób, tych wszystkich, którzy zdecydowali się przejść na 4-letnie albo 3 albo 2-letnie urlopy górnicze oraz tych, którzy chcieli skorzystać z jednorazowych odpraw w zakładach mechanicznej przeróbki węgla. I to nie stanowi, ta pierwsza grupa, mówię o tych 4-letnich maksymalnie urlopach górniczych, absolutnie nie stanowi problemu dla gmin. Dlaczego? To trzeba zrozumieć, z tego względu, że ten górnik, który przechodzi z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa do SRK, gdzie następnie ten zakład poddawany jest likwidacji, on ma prawo odejść na ten urlop górniczy i on dostaje przez 4 lata albo przez 3, w zależności od czasu okresu do emerytury, dostaje prawie że pełne wynagrodzenie. On nie stanowi żadnego problemu dla gmin. A po tych 4 czy 3 latach odchodzi na normalną emeryturę. To jest to jeden z ostatnich momentów, patrząc na datę funkcjonowania tej ustawy, kiedy można z tego skorzystać i państwo może dać tą pomoc publiczną. Także to nie stanowi absolutnie obciążenia. Obciążeniem ewentualnym mogą być te osoby, mówię w cudzysłowie obciążeniem, które korzystają z jednorazowych odpraw pieniężnych, tak? Szczególnie zakładów mechanicznych przeróbki węgla, którzy dostają jednorazową odprawę, no i szukają miejsca pracy wtedy. Ale ten procent jest bardzo znikomy. Przeważnie ludzie najmłodsi, bardzo młodzi. No tak. I trzecim elementem, o którym mówił tutaj pan dyrektor, rzeczywiście, ustawa, tak to jest, że ustawa nigdy nie jest doskonała, nie przewidziała możliwości skorzystania z jednorazowych odpraw dla pracowników sektora poza górnikami na dole i poza zakładem mechanicznej przeróbki węgla, czyli całej tej rzeszy ludzi między zakładem przeróbczym a górnikiem na dole. Ustawa nie przewiduje tej możliwości, w związku z tym dla nich wdrażamy u nas w firmie przynajmniej pakiet dobrowolnych odejść. I to jest to, o czym pan mówił. Myśmy zidentyfikowali, że to jest grupa około 500, tam 60, prawie że 690 osób, która by mogła z tego skorzystać. I rozpisaliśmy pakiet dobrowolnych odejść, czyli osoba, która chce pożegnać się z firmą, a widzimy, że w tym łańcuchu produkcyjnym no, jest ich za dużo, to ta osoba otrzymuje brutto 75 tysięcy złotych. Tak? I rozstaje się z firmą. Oprócz tego dostaje proporcjonalnie za ten czas, kiedy przepracowała w tym roku, dostaje proporcjonalnie barburkę i proporcjonalnie
czternastkę, czyli do tych 75 tam może się nawet dołożyć półtorej jeszcze pensji, czyli z tego się będzie robiło gdzieś tam prawie że 90 tysięcy złotych brutto. I te osoby albo mają pomysł na to, co chcą robić, tak? Albo mają już tam wcześniej prawie że znalezione miejsce pracy, albo też będą chcieli założyć, nie wiem, własną firmę, usługę, czy cokolwiek, i wtedy rozumie, że urząd pracy, poprzez urzędy pracy, tam możliwość wsparcia do tych osób jest. I to jest realna pomoc, o której trzeba uczciwie powiedzieć. Jeżeli chodzi o kwestię pomocy publicznej państwa, ja mam przed sobą jeszcze jedną rzecz ciekawą, bo to wczoraj też pokazywałem, jak była wdrażana reforma górnictwa w Niemczech, to 25 lat temu ponad, tak? I konsekwentnie realizowana przez wszystkie rządy, czy byli zieloni, czerwoni, niebiescy, pomarańczowi, wszyscy to realizowali konsekwentnie i każdorazowo w budżecie państwa, tak, Niemiec, pojawiały się środki na restrukturyzację tego sektora konsekwentnie. Ja prawie, że to było tak, w 2006 roku 2,5 miliarda euro, w 2007 2,5, w 2008 2 miliardy euro, w 2009 2 miliardy, w 2010 2 miliardy i w 2011 niespełna 2 miliardy euro. A co na to Unia Europejska? Ale to było wynegocjowane, a Niemcy, a Unia Europejska przyjęła dyrektywę unijną w 2010 roku, kiedy powiedziała, że to pomoc publiczną można dawać do 2018 roku, a w 2018 roku kończy się program restrukturyzacji górnictwa niemieckiego i w 2018 Schluss, nie ma ani jednego górnika. I oni to sobie wynegocjowali. Oni sobie to zapewnili. Rozumiemy się? W związku z tym, a myśmy w 2010 roku tą dyrektywę, już byliśmy 5 lat w Unii, tak? To, czy 6, tak? I myśmy to wtedy klepli. Też również przy naszym udziale. No i teraz mamy klincz, że ta pomoc publiczna może być tylko udzielana do 2018 roku. Jest pytanie inne. Czy jesteśmy w stanie tak daleko fetyszyzować tą dyrektywę z 2010 roku, czy nie jesteśmy w stanie podjąć działań, i to już jest tutaj działanie czysto polityczne, tak, na szczeblu Unii, żeby tą dyrektywę, tak, ze względu na uwarunkowania polskiego węgla w Europie przesunąć. Tak? To jest jakby inna kwestia. Natomiast patrząc z punktu widzenia czasookresu i ilości, to jeszcze jedna dana, w Europie kopie się ponad 90 milionów ton węgla energetycznego, 106 łącznie z koksującym, tak? Ale z czego w Polsce blisko 70. Tak? Trochę jeszcze kopią Brytyjczycy, trochę Hiszpanie, Czesi już kończą, reszta jest schyłkowa, Niemcy kończą w 2018 roku, a my wiemy, że my nie, to co zresztą zostało powiedziane, my nie przebranżowimy sektora energetycznego, żeby zakończyć go w 2018 roku, tylko my go będziemy ciągnąć jeszcze kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt lat. I tutaj jeden slajd, który w międzyczasie pokazywałem panu marszałkowi. Proszę państwa, to wcale tak nie jest, jak to wszyscy piszą, malują i często ekspertów mamy z lat 70. jeszcze, którzy tam wypowiadają się na niektóre kwestie. Nie będę wypominał, o kogo chodzi. To w Unii Europejskiej na przełomie 2012-2013 udział węgla w produkcji energii, tylko energii elektrycznej, był blisko 28%. I dzisiaj dalej taki jest. A w Grecji to jest 51%. Produkuje się energii elektrycznej z węgla. W Niemczech 44-45% energii elektrycznej z węgla. Tylko pytanie jakiego? Dzisiaj Niemcy zużywają 180 milionów ton węgla brunatnego. Grecy zużywają znaczne ilości ton węgla brunatnego. W związku z tym, a dzisiaj o węglu brunatnym praktycznie się nic nie mówi. B to jest węgiel kamienny i to jest to całe zło. No to nie jest prawda. O węglu też trzeba mówić uczciwie, że on w istocie swojej jest brudny, ale energia z niego pochodząca wcale nie musi być brudna. Panie marszałku, bardzo proszę. Zapomniałem się odnieść, bo pan prezes jeszcze mówił na początku kamyczek w stronę samorządów, że nie mamy jakiejś regionalnej strategii, że się nie angażujemy w ten proces. Szanowni państwo, od początku restrukturyzacji górnictwa
samorządy wyjątkowo się angażują w ten proces, bo na kogo spada ciężar ostatecznej restrukturyzacji? No właśnie na samorządy. Jakbyśmy policzyli, ile miliardów złotych samorządy wydały na zagospodarowanie terenów po kopalni, na oczyszczanie tych terenów, na zmianę planów, dozbrajanie, zmianę funkcji, plus właśnie cała sfera związana z pomocą społeczną, to naprawdę byłyby gigantyczne środki. Pan prezes też mówi o tych daninach górnictwa na rzecz państwa. Pożyczyłem sobie kartkę od pana prezesa. Tak, ale 52% to jest ZUS, tych wszystkich danin. ZUS. 25 VAT, tak? A podatek CIT, o którym tu już kilka razy była mowa, jest zero. W tym roku i w ostatnim prawie zero. No bo spółki straty wykazują. Tak, więc pytanie przewrotne, czy sobie poradzimy bez CIT-u? My już sobie radzimy bez CIT-u. Ten PIT też wcale nie jest... No, a jeszcze jest CIT ze spółek około górnicze, panie marszałku. To jest spółki okay, około górnicze płacą. Okej, okej, no to się, tak się żongluje, danymi. No i jeszcze, co mi się nasuwa, no bo tu pada cały czas, przejawia się, że błędy. Tylko pytanie, czy to rząd nieudolny, bo nie wierzę, że tych ministrów skarbu w ostatnich 10 lat wszyscy byli nieudolni. Gospodarki. Gospodarki skarbu. Ale tak, to nie jest prawda. Tak. Gospodarkę ogarniała. To nie jest prawda, bo zawsze tego prezesa tu było 8 miesięcy, nie, było 4 miesiące. Czy system jest nieudolny? No niestety ja stawiam tezę, że niestety system jest nieudolny i trzeba naprawdę odważnie o tym mówić, że trzeba zmienić system, żeby to nie był system załatwiania, bo właśnie to, co pan redaktor powiedział, 56 posłów, tak? Tylko teraz ja byłem tego świadkiem. Coś się chce zmienić, to trzeba ten uderzy tak, ten z tej, ten, każdy z swojej strony ciągnie tą kołderkę i z tego no niestety nie wychodzi najlepiej, więc trzeba właśnie politykę od górnictwa odciąć, co nie znaczy, że polityka ma nie być aktywna w sferze górniczej, bo to, co pan prezes podawał, jeżeli są dotacje w Europie, tak, chociażby w niemieckim węglu, to u nas też by mogły być, tak, jeżeli VAT mamy największy, o tym trzeba dyskutować. Jeżeli węgiel jest strategicznym paliwem, to być może to, co się dzisiaj dzieje w sferze energetyki, że trzeba jakby moce rezerwować, tak? Mieć moce w rezerwie na to, gdyby je opłacać, to być może trzeba mieć moce wydobywcze też w rezerwie, tak? Nie wygaszać tych kopalń ostatecznie, tylko czekać na tą koniunkturę, która być może nadejdzie, ale na to potrzebne są mechanizmy, nie wprost dotacyjne. I pieniądze, tak, ale systemowe, tak, nie takie pieniądze wprost, że na wypłaty zasypujemy tą łopatą te dziury, tylko systemowo, tak, że uchwalamy ustawę i nie pytamy się wtedy Unii, czy możemy, czy nie możemy, tylko naprawdę myślimy w sposób poważny o bezpieczeństwie energetycznym. Panie Wysokie, bardzo proszę. Dziękuję. Pierwsze zdanie w zasadzie miało tego nie zaczynać, ale to, co zostało przed chwilą też przywołane do tablicy, czyli kwestia zagranicy i otoczenia niemieckiego, tak? Niemcy zamykają kopalnie, ale tak chyba nie definitywnie, bo Niemcy chyba zamykają kopalnie tak troszkę na przeczekanie. Pewnie będą patrzyli, co się będzie działo i w technice, i w postępie, i w sytuacji geopolitycznej. Także to zamknięcie tych kopalń niemieckich jest chyba takie umowne i tymczasowe. Jak popatrzymy na to, w jaki sposób zamykano tutaj kopalnie w naszym otoczeniu, to rzeczywiście można chyba mieć do tego wiele do życzenia, bo kopalnia, która kiedyś była metanowa i z jakichś tam przyczyn należało ją zamknąć, dzisiaj być może już taka metanowa nie jest. Postęp techniki też jest daleko idący i być może odtworzenie niektórych kopalń byłoby pożądane. Ale jak popatrzymy na to, z jakimi kłopotami borykają się spółki, które chciałyby te kopalnie odtworzyć, i z problemami natury i prawnej z jednej strony, ale też takiej ludzkiej, społecznej i biznesowej, to widzimy, że odtwarzanie kopalń w zasadzie nie funkcjonuje. Natomiast mam nadzieję, że mimo wszystko się to w najbliższym czasie, gdzieś tutaj w naszym najbliższym otoczeniu uda. Ale chciałem o tej wielkiej polityce, szczerze mówiąc, ponieważ jakiś czas temu na jednej też z konferencji górniczych pokusiłem się o taką analizę, jakie środki mogłoby państwo polskie podjąć, aby chronić nasze górnictwo, zarówno na szczeblu krajowym, jak i na szczeblu międzynarodowym, w szczególności unijnym. I środków okazuje się jest mnóstwo, tak?
uderzając jakby w ten największy dzwon, czyli patrząc przez pryzmat Unii Europejskiej, zakładając, że importowany węgiel z różnych zakątków świata szkodzi przemysłowi unijnemu, w szczególności przemysłowi polskiemu, to wspólnotowy kodeks celny przewiduje cła antydumpingowe albo cła zaporowe, które mogłyby chronić nasz tutaj wewnętrzny przemysł i my, wchodząc do Unii Europejskiej, żywiliśmy taką nadzieję, że jeżeli dojdzie do jakiejś takiej sytuacji, że ktoś nas zalewa tanim węglem w tym przypadku, to no, Unia nam pomoże. Jak popatrzymy, jakie działania podejmuje się z poziomu Komisji Europejskiej, całej Unii Europejskiej, no to możemy powiedzieć krótko, że te działania w ogóle nie są podejmowane. I węgiel tani, już abstrahując od tego, czy on jest w taki czy inny sposób dotowany, on napływa i ewidentnie szkodzi naszemu przemysłowi górniczemu. Więc zasady funkcjonowania Unii Europejskiej jako takiej, zasada solidarności przede wszystkim, no, nie funkcjonuje najzwyczajniej w świecie. Pytanie dlaczego? No, to oczywiście też można się pokusić o jakąś taką lekko spiskową tezę. No, tani węgiel jest, no, mówiąc wprost, najbardziej na rękę energetyce konwencjonalnej, która z tego węgla korzysta. No, ale jak popatrzymy na to, czy no, w naszych portfelach coś udało nam się zaoszczędzić w związku ze spadkami cen węgla, no to ewidentnie widzimy, że nie. Tak? Czyli te pieniądze... A od 2011 węgla staniało połowę. Dokładnie. Więc te pieniądze, no, w pewnych podmiotach najzwyczajniej w świecie zostają i im ewidentnie jest na rękę, żeby ten węgiel tani z różnych zakątków, tak jak powiedziałem, świata przypływał, przyjeżdżał, aby one mogły taniej tą energię elektryczną produkować. I tu pewnie gdzieś jest ten styk, tak, tych dwóch różnych silnych branż, czyli branży górniczej, energetycznej. No najwyraźniej oni mają chyba większą siłę przebycia i zarówno tutaj na naszym podwórku, jak i na podwórku unijnym. I żadnych środków ochronnych, zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i poziomie naszym krajowym, no nie wdrożono i nie wdraża się. W zasadzie chyba nawet prób nie ma, w szczególności, bo też próbowałem analizować w zeszłym roku właśnie, no, co nasz rząd próbuje robić na naszym własnym podwórku i też jakie sygnały wysyła za granicę po to, by próbować tą branżę chronić. I tak na dobrą sprawę, poza kilku czy kilkunastoma wypowiedziami gdzieś pojedynczych może polityków, posłów, no w zasadzie taka polityka nie istnieje. Jeszcze jedno zdanie tylko odnośnie, tutaj też pan prezes Łukaszczyk przywołał, no, nieżyjącego Kulczyka, w zakresie jakby sprawności działania i podejmowania decyzji. Właściciel prywatny, tak, to jest taki właściciel, któremu, mówiąc krótko, no, bardzo zależy na tym, żeby na jego podwórku się dobrze działo. Właściciel państwowy w zasadzie też powinien tak funkcjonować, bo z punktu widzenia zasad jakby funkcjonowania w gospodarce rynkowej, no tak też powinno się dziać. Czyli właściciel, Skarb Państwa, my wszyscy, to powinniśmy de facto dążyć do tego, żeby w tym górnictwie działo się jak najlepiej. Sprawne, efektywne, ekonomiczne, ekologiczne górnictwo, no powinno być jakby w kręgu zainteresowań wszystkich, a w kręgu właściciela w szczególności. No ale to, co wszyscy chyba tutaj z tym się zgadzamy, wszyscy po części ten wątek wskazywali, no właściciel chyba, no, mimo wszystko nie interesuje się, nie działa szybko, nie podejmuje decyzji, w szczególności racjonalnych na czas. Jak były pieniądze w kompanii węglowej, które się pojawiły z zysku, to zamiast być przeznaczone na inwestycje, to zostały wpompowane do centrali, mówiąc krótko, znikły. Także tych decyzji, zwłaszcza racjonalnych, rzeczywistych, niestety nie ma. No i to taki jest nasz tutaj głos jakby trochę wołającego, który, no, 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 miejmy nadzieję, gdzieś tam zostanie usłyszany i zauważony, żeby jednak ten właściciel naprawdę zainteresował się tym, bo to, co zresztą tutaj państwo samorządowcy słusznie podkreślili, jeżeli by doszło do takiej sytuacji, że w takim czy nie innym czasie górnictwo zostaje na Górnym Śląsku likwidowane, to z największym problemem zostaną de facto samorządy, bo no ktoś tych ludzi, mówiąc krótko, będzie musiał, mówiąc kolokwialnie, nakarmić. A to spadnie bezpośrednio na samorządy, a to z punktu widzenia centrali Warszawy chyba jakby też widzę, oni tracą z pola widzenia. Także skutki upadku, mówiąc wprost, górnictwa tutaj w naszym regionie, no, mogą być tak dramatyczne,
że wszyscy, dosłownie wszyscy, łącznie z centralą Warszawy w którymś momencie mogą to odczuć, ale no miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. I jeszcze jedna taka dygresja a propos dotowania, tak, bo czytamy różne artykuły, słyszymy w telewizji wypowiedzi ekonomistów w szczególności, że to górnictwo jest takie dotowane, nieefektywne, niedobre. Te wartości, które były też przeze mnie przywoływane przez pana prezesa, przywoływane wczoraj na konferencji, również przywoływane, że poziom dotowania polskiego górnictwa wcale nie jest aż tak abstrakcyjnie duży, jak policzymy na to, ile górnictwo wpłaca do budżetu poprzez podatki i parapodatki, ale jak popatrzymy na największych beneficjentów pomocy publicznej, jeśli takiego określenia mogę użyć, na rolników, gdzie rolnicy mają bardzo dużo dopłat, otrzymują mnóstwo pieniędzy, głównie z Unii Europejskiej, i jakoś to nie budzi jakichś specjalnych negatywnych emocji. Wszyscy twierdzą, że jest to w interesie nas wszystkich, bo to przecież żywność i zapewnienie bytu, ale pieniądze, które są przekazywane przez różne agencje unijne dla rolnictwa, są wielokrotnie wyższe niż te pieniądze, które trafiają do górnictwa. Tak jak powiedziałem, jakoś takich specjalnych negatywnych emocji ekonomistów w szczególności nie budzi. Jasne. Bardzo Państwu dziękuję za udział w panelu. Mam nadzieję, że to górnictwo jednak się za jakiś czas obudzi, aczkolwiek na razie... Panie redaktorze, jedna uwaga, bo to tak myślę już kilka razy. Proszę Państwa, według mnie państwowe wcale nie musi być gorsze od prywatnego. Mamy wiele przykładów w Europie, od Francji zaczynając, wielkich państwowych koncernów, które dzisiaj są stymulatorem gospodarki europejskiej. Jeszcze raz, państwowe nie musi być gorsze od prywatnego. Panie prezesie, troszkę jest w naszych głowach niestety komuny, jestem w tym wieku, że to jest niczyje, nie? Nie, to jest nasze, to jest moje również, to jest każdego z nas. Publiczne jest święte, wyjątkowo ważne i tak podchodzimy, drodzy Państwo, do górnictwa. Bardzo dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego, do zobaczenia.